Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym materiale. A w dzisiejszym materiale zabiorę Was na wycieczkę. Tak jak widzicie za mną, jadę lawetą i jedziemy w podróż. Jadę Iveco, bardzo fajny samochodzik Wam powiem. Co prawda nie jest mój, wypożyczyłem go w wypożyczalni w Puławach. 180 koni, 3 litróweczka. Bardzo fajnie się sprawuje na drodze. Najazd aluminiowy, wyciągarka. Słuchajcie, do tej pory jak gdzieś jechałem, zawsze wypożyczałem zwykłe lawety. Lawety takie, wiecie, zaczepiane do busa. Ale poszukałem w internecie, pogrzebałem i znalazłem w Puławach fajną wypożyczalnię, która to... Słuchajcie, weszła niedawno na rynek i koszt wypożyczenia takiej lawety na dobę to jest 300 zł. Także można powiedzieć, za praktycznie nowy samochód na dobę tyle co i nic. Oczywiście płyny eksploatacyjne, czyli paliwo AdBlue, wszystko trzeba uzupełnić, zachować czystość i zdrowy rozsądek. I taka lawetka na każdego z Was może tutaj... Każdy z Was może taką lawetkę oczywiście wypożyczyć, nie trzeba mieć prawa jazdy na C, wystarczy na B. Można oczywiście dopiąć do niej jakoś tam jeszcze jedną lawetę, ale to już nie, teraz nie o tym. A tutaj jeszcze Wam pokażę, że samochodzik naprawdę 112 tysięcy kilometrów, automatyczna skrzynia biegów. Bardzo, bardzo fajnie się nim podróżuje. Jest komfort, powiem Wam. Jest komfort. Pneumatyczne zawieszenie. Zaraz mi przyjdzie, zaciapie znowu. Idą. Mam obstawę, mam tatę, mam Szymka. Jest wesoło, jest z kim pogadać, także... Nie wiem, kiedy my tam dojedziemy. Mam jeszcze 3 godziny drogi przed nami. Ale jakoś tam powolutku się dotłuczemy. No wsiadaj, tapany, bo nie ma czasu. Lecim, moi drodzy. Opa! Nie wiem, jak z tym parkingiem tu było. Czego? No, czego to piszczało na samym początku. Jest technologia. Puśliwość przedmiotów maszyn. Człowiek zacimny do takich maszyn, słuchajcie. A środka nawet jest. Dobra, lecimy. Widzimy się w dalszej części. Słuchajcie, myślałem, że trzeba płacić za autostradę. Tą łódzką. Ale mi tu pani mówi, że darmowa jest. Jedynie od Konina trzeba opłacić tutaj na bramkach. No to dobrze w sumie na jedno. Dojechaliśmy tutaj już na dwójkę. 140 km do celu mniej więcej nam zostało. Szymek, idź już. Ja zostanę. Nie wiem, coś jemy jeszcze? Co? Chyba nie jemy, nie? Kawę chyba sobie pójdę kupię, ale to zaraz. Dobrze, moi widzowie, także widzimy się na miejscu. Dobra, dojechaliśmy, widzowie, na miejsce. 16 stopni tu tylko jest. Także jest dosyć chłodno, bym powiedział. Jesteśmy w jakimś kumisie. Myśmy zaparkowali. Fajne samochodziki nawet. O, Szymek mój Hamera kupuje. Troszeczkę, kurczę, jest na lewą stronę, nie? Nie dużo. Nie dużo? My siedzimy we dwóch po lewej stronie. Dobra, podniosę ten. Podniesiemy. Ciekawe, jak się będzie jechało mi z tym. Idzie do góry. Idzie chyba powoli, nie? A na jazdy dobrzeście złożyli? A one wystają, nie? Tak były.
O tu na Orlen zajedziemy, weźmiemy dwa pasy. A to tyle, tak? Trochę siedzi, nie? Ona mówiła, że trzeba go auto wypoziomować. Ty, a nie cieknie na te? A może by... No dobra, to jedziemy. Dobra, lecimy. No i moi widzowie, wracamy z przejażdżki. Nie jest tak ciężko. Lecimy sobie stóweczkę. Silnik pyka. Powiem wam, że bardzo małe spalanie tego Iveco. W okolicach... Możecie zobaczyć, średnie zużycie. Jeszcze przybliżymy. W okolicach 10,3 litra. Już wracam na pełno. Na pełno się lepiej nawet jedzie jak na pusto, także bardzo przyjemny samochodzik. Naprawdę. Panowie tutaj już najedzeni, coś tam patrzą w telefony. No siemanko, z rana. Rozpinamy. Rozpinamy pasy. W Renówce. O, światła się tam świecą, kurde. Wróciliśmy o 12. W nocy. Trochę spania. I rozpynamy pasy. Moi kochani. I lecimy z tematem. Ściągamy. Bo lecimy dzisiaj po malinkę. Czekaj, bo on nie ma żeby nie poleciał nam do tyłu. Nie, jest na biegu i wziąłem go na wolne. No to dobra. To nie poleci, tak? Nie. Dobra, to dobra, zaraz wracam. Rozpieczętujemy te pasy. Nie wiem, czy nie będzie za szeroko. Nie. Troszeczkę. Ale tato, na tylne są węziej. Ale troszkę jeszcze pyknij. Do środka. O dobra, może dobra. Dobra. Dobra, ja zjadę. Zjedziesz? No to dobra. Tylko nie pojedź do tyłu. Co? Wstecznym jest. Bo jest naprawdę blisko. Czekaj, słyszysz? Podłożę klocka. No, czekaj. Jest klocek. No tak. Dobrze jest. Tylne to na styk bedo. Żeby nam tu... Na sprzęgle mocno. No, cold start teraz. I hamulców nie ma, pamiętaj. Dobrze idzie. Dobrze. Aby cyrka, elegancko. Nawet się najazd nie ugnie. Wszystko bardzo ładnie wygląda. O, tam słyszysz?
na gryz wieć, albo dobra, do tyłu wieć. No. Co? Nie zgrzyta, nie? Dobra. Dobra. Te tylne koła nawet są trochę za duże, bym powiedział. Wałek. Chodzi. Przytrzymaj go na szybszych obrotach. Dobra. Ciekawe, czy temperaturę wskazuje, nie? Czekaj, o tu powinna być temperatura. Tutaj, tu. Ale rusza się. Kierunek. Dobra, lecimy. Oddawać lawetę. Tutaj może i z tyłu jest. Dobra. Ja się zbieram, jadę umyć lawetę, ogarnąć ją i widzimy się już na miejscu.